Wyobraź sobie idealny świat. Rodzisz się i masz idealnych rodziców. Troszczą się o ciebie, nie kłócą i nie szarpią. Nie mają problemów z emocjami czy uzależnieniami. Nie przekładają na ciebie swoich problemów, nie zrzucają winy i nie manipulują. Powodzi im się finansowo. Są wolni od chorób i negatywnych zachowań. Posiadasz cudowne rodzeństwo, które jest bardzo życzliwe, pomocne i wspierające. Sam również jesteś wzorem do naśladowania. Masz idealnych sąsiadów. Nie zazdroszczą sobie, nie plotkują, nie obwiniają, nie kopią pod nikim dołków. Zawsze możesz na nich liczyć. W mediach społecznościowych, telewizji, gazetach widzisz samą prawdę. Nie ma ani przerysowanej pozytywności, ani wyolbrzymionej negatywności. Dostajesz czystą, obiektywną prawdę wraz z faktami. W szkole uczysz się wybranych przedmiotów. Podsuwane są ci możliwości i potrzebne narzędzia. Masz wolną rękę w kształtowaniu swoich predyspozycji. W klasie z nikim nie walczysz i nie konkurujesz. Twoja tożsamość nie jest oceniana. Wraz ze swoimi kolegami z klasy nie musicie ścigać się o to, kto jest lepszy. Jedyne, co was interesuje, to wspólna zabawa, robienie eksperymentów, nauka z obserwacji i wyciąganie własnych wniosków. Na Ziemi nie występuje żaden konflikt. Wszyscy ludzie się dogadują, wymieniają wspólnymi dobrami, są spójni w słowach i zachowaniach, uczciwi i życzliwi. Wszyscy ludzie są bardzo dobrze wyedukowani. Nie ma nierówności etnicznych i ekonomicznych. Infrastruktura drogowa, edukacja, dostęp do technologii, żywności, służba zdrowia jest wszędzie na najwyższym możliwym poziomie. Wszyscy odnoszą spektakularne sukcesy. Dzielą się swoją wynalazczością i bogactwem, jakie sami zdobyli. Nie ma problemów z psychopatami czy mordercami. Nie ma problemów z przeludnieniem. Nie ma problemów z rosnącym zanieczyszczeniem. Nie ma problemów z globalnym ociepleniem. Nie ma problemów z chorobami i wirusami. Nie istnieje konkurencja, więc nikt z nikim nie walczy. Monopolu w biznesach nie mają wielkie korporacje. Mali przedsiębiorcy świetnie się rozwijają. Nie istnieje rządowa ani bankowa korupcja. A wszyscy politycy są osobami głęboko oświeconymi. Każdy ma bardzo wysoką świadomość siebie i kulturę osobistą, a przy tym stale utrzymuje czystość i wolność myślenia. Nie ma podziałów w tematach rozważań duchowych i filozoficznych, gdyż każdy rozpoznał prawdę w sobie i nie potrzebuje nikogo ani zmieniać, ani przekonywać, że wie lepiej. Wszyscy spełniają się robiąc to, co kochają. Światem nie rządzi ani lęk, ani reptilianie, ani jakakolwiek inna technologia. Nie ma więc potrzeby tworzyć teorii spiskowych, ani używać mechanizmów ucieczkowych od rzeczywistości. W istocie świat kierowany jest przez miłość, pragnienie rozwoju i innowacyjności. Jest tylko jedno ale. Drobna wątpliwość. Poczucie, że czegoś tu brakuje. To wciąż jest tylko nasze wyobrażenie. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie świata idealnego. Mamy ten ideał, ponieważ gdybyśmy nie żyli według jakiegoś standardu, ideału tego, co będzie, gdybyśmy nie dążyli do wszechogarniającej nas doskonałości, to nie mielibyśmy powodu, żeby w ogóle funkcjonować. No, pozostałoby nam po prostu popełnić zbiorowe samobójstwo, albo po prostu popaść w zbiorową depresję, a jak doskonale wiemy, jeszcze do tej pory nam się to nie przydarzyło, jakoś funkcjonujemy, więc jest to wynikiem tego, że jakoś udaje nam się tutaj normalnie funkcjonować. Pomyślałem, że nagram to wideo dla wszystkich osób, które są zafascynowane rozwojem osobistym, ale też rozwojem duchowym, ale też w ogóle zagłębianiem się w tematy egzystencjalne i refleksje nad życiem, ponieważ uważam, że mamy taką tendencję jako ludzie do skupiania się na szczegółach, do fiksowania się na różnych detalach i zapominamy o tym, po co jest nasze życie, po co w ogóle żyjemy, po co nam jest rozwój, po co czytamy książki, po co oglądamy filmy rozwojowe i skupiamy się na tych takich detalach, na tych takich pierdołach i zapominamy o tym, że najważniejsza jest ta wizja, ta wielka wizja, którą mamy do zrealizowania i całe holistyczne ujęcie dotyczące naszego życia. No bo kwestią nie jest tylko to, czy ty przeżyjesz i czy ty przetrwasz. Kwestią jest też, czy przeżyje i przetrwa twój sąsiad, twoi rodzice, twoi
potencjalni partnerzy, twoje dziecko, twoje pomysły w głowie, czy przetrwają, twój biznes, czy przetrwa. I my jako ludzie nie jesteśmy odseparowani od całego systemu, od całej Ziemi, od całego wszechświata. Od kosmosu nie jesteśmy oddzieleni. Wszystko stanowi totalną jedność. I żeby nauczyć się to dostrzegać, w ogóle myśleć w takim ujęciu holistycznym, trzeba troszeczkę zmienić swoje myślenie, trzeba troszeczkę zmienić swoje nastawienie i przede wszystkim przyjrzeć się tym wszystkim przekonaniom, jakie mamy w naszych głowach. Większość z nich pochodzi z naszego dzieciństwa, nawet się nie zastanawiamy nad tym, dlaczego myślimy to, co myślimy. Po prostu programy wyskakują nam w głowie i to, co pierwsze nam wyskoczy, to uznajemy za pewnik. Po drugie, mamy też kwestię internetu, tak, telewizji, mediów społecznościowych, więc mamy całą masę wpływów z zewnątrz. No i ciężko jest się tutaj określić jako człowiek, jeżeli mamy całą masę informacji do przyswojenia. Dlatego poniekąd jesteśmy skazani na różnego rodzaju generalizacje, uproszczenia, drogowskazy. Jesteśmy skazani na takie mądre głowy, które powiedzą nam, o co w tym wszystkim chodzi i poskładają te wszystkie detale do kupy, żeby dać nam jakąś mapę, jakiś drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać. To, że mamy taką wizję, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest ją zrealizować, urzeczywistnić. Bo gdyby to było takie łatwe, no to mielibyśmy świat doskonały, mielibyśmy totalną utopię. A jak doskonale wiemy, no nie jest tak. I też chciałem pokazać ludziom ten kontrast pomiędzy tą wizją świata doskonałego, a tym, jaka jest rzeczywistość. Bo myślę, że na podstawie kontrastów najlepiej się uczymy i najlepiej łapiemy to, co jest. I też nie chcę tutaj, żeby ludzie uciekali w takie przekonania: o, świat się sam zmieni, świat się sam naprawi, świat i tak dąży do doskonałości, bo to jest kiedy rzucanie odpowiedzialności na różne ogólnikowe hasła i nie bierzemy wtedy pod uwagę to, jak my się zachowujemy, jak my się czujemy sami ze sobą i co my dokonujemy na co dzień. A to jest bardzo ważna kwestia, bo każdy z nas jest częścią tego świata i po części jesteśmy za to wszystko, co się dzieje, odpowiedzialni. Mówię po części, ponieważ całego wszechświata nie potrafimy kontrolować, słońcem też nie potrafimy manipulować, pogody też raczej nie potrafimy zmieniać, więc ciężko jest oczekiwać od samego siebie, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, tak? Bo to nie jest też do końca prawda. Ale po części myślę, że warto jest przyjąć taki kierunek, w którym możemy przynajmniej zastanowić się, co jest takiego w naszej mocy, żeby mieć wpływ na świat. Och, ci idealiści. Świat byłby bez nich smutny. Przy realizacji naszej wizji napotkamy na kilka problemów. Przede wszystkim napotkamy na nasze błędy poznawcze. Czym są błędy poznawcze? Są to niedoskonałości naszego umysłu, który sam oszukuje siebie. Sam jest ograniczony w sobie, w swoich własnych schematach poznawczych, w tym jak funkcjonuje w swoim własnym pudełku i się w nim gubi. To są takie błędy poznawcze jak samospełniająca się przepowiednia, albo błąd atrybucji, albo nieumiejętność określenia tego, ile czasu zajmie nam realizacja danego projektu. I ludzie często zakładają, że coś przyjdzie do nich szybciej niż w rzeczywistości i potem okazuje się, że jest totalnie inaczej. To jest również tendencja do przeceniania swoich możliwości, albo tendencja do usuwania i zniekształcania faktów, żeby potwierdzać swoją własną opowieść, swoją własną historię. Kolejnym ograniczeniem są ograniczenia kulturowe. Czyli to, że żyjemy w określonym pudełku myślowym zwanym przykładowo Polska, przykładowo chrześcijaństwo, przykładowo lewica, prawica, jeszcze cokolwiek innego, co przyjdzie nam do głowy i w każdym tym systemie przekonań zamykamy się i odcinam się od wszystkich pozostałych systemów przekonań. Ma to służyć temu, żebyśmy mieli poczucie granic, a granice dają nam poczucie bezpieczeństwa, no ale ma to swoje negatywne konsekwencje, ponieważ zamykamy się na wpływy z zewnątrz, na różnorodność, na pluralizm. Poza tym jesteśmy uzależnieni od języka i jak doskonale wiemy, nie zawsze rozumiemy rzeczy tak samo. Możemy patrzeć na to samo, a każdy może widzieć w tym coś innego, więc mamy tutaj kolejne ograniczenie, ponieważ coś, co ja uznam za ideał, twoim ideałem już być nie musi. I moja chęć realizacji mojego ideału może nawet być szkodliwa dla ciebie, bo jeżeli ja chcę zbudować biznes, który będzie eksploatował ropę naftową i będę budował stacje i samochody i wszystko będzie jeździć i funkcjonować, ale to będzie produkować spaliny, które będą ciebie truły, a ja będę miał wywalone, ja mam swój biznes, ale ciebie truję, no to
Mój ideał się realizuje, a twój już nie. Mamy kolejne ograniczenie, czyli ograniczenie ekonomiczne. Jak doskonale wiemy, świat nie jest sprawiedliwy, świat nie jest równy i mamy różne dysproporcje na płaszczyźnie ekonomicznej, edukacyjnej, politycznej, etnicznej. Jak to nazwiemy, tak to po prostu jest. Żeby wyrównać te dysproporcje, potrzebowalibyśmy wsparcia tych krajów, które są lepiej rozwinięte i żeby pomogły tym słabiej rozwiniętym. I jak doskonale wiemy, to się już poniekąd dzieje. Ale dzieje się to powoli? Poza tym, kto ma nad tym kontrolę? Mamy tutaj kolejny problem. Taki, że potrzeba czasu na to, żeby dane społeczeństwo się rozwinęło. Żeby dojrzało, żeby urosło. W ogóle ludzie potrzebują czas na to, żeby się wyedukować i nauczyć, jak żyć. I samo takie dawanie pieniędzy czy środków na rozwój niekoniecznie wystarcza. I wiemy to doskonale z programu 500+, tak? Rozdawanie pieniędzy ludziom wcale ich nie naprawia. Oczywiście pozwala przeżyć, przetrwać, zaspokoić jakieś potrzeby, ale niekoniecznie zmienia to ludzi, samych w sobie. To jest tak, wiecie, jak w tej metaforze. Dajemy komuś wędkę albo rybę. I niekoniecznie dawanie ryby działa. Czasami potrzebna jest wędka. Kolejny problem jest taki, że nie wszyscy ludzie mają takie same predyspozycje do rozwoju. Nie wszyscy ludzie są geniuszami. Nie wszyscy ludzie są tak samo kreatywni. Nie wszyscy ludzie są tak samo uzdolnieni. Nie wszyscy ludzie są tak samo przedsiębiorczy. Nie każdy się nadaje do wszystkiego, po prostu. Każdy ma trochę inny kod genetyczny i troszeczkę inne cechy, troszeczkę inną osobowość. Jest w innych rzeczach dobry, w innych jest gorszy. I potrzebujemy pewną pulę różnorodności w społeczeństwie, żeby ludzie się uzupełniali. Bo gdyby każdy człowiek widział świat tak samo i potrafił to samo, to nie byłoby to dobre dla naszego przetrwania. Bo nie bylibyśmy w stanie dostrzec innych zagrożeń. Dlatego potrzebujemy mieć różnych ludzi w społeczeństwie, którzy różnie widzą rzeczywistość, ponieważ pozwala nam to zdywersyfikować nasze poglądy i punkty widzenia, pozwalając nam na większą różnorodność poznawczą, czyli dostępność różnych punktów widzenia. Dzięki temu możemy lepiej funkcjonować w świecie, bo ktoś potrafi ogarniać komputery i technologię, ktoś zna się na polityce, ktoś inny na historii, ktoś inny na infrastrukturze drogowej, ktoś na muzyce, ktoś na duchowości. I wszyscy ludzie się uzupełniają. I oczywiście na większym planie jakoś to funkcjonuje, ale gdy przyjrzymy się tak z bliska, to widzimy po prostu, że każdy człowiek ma inną wizję rzeczywistości i ciężko nam się czasami jest dogadać. A jak doskonale wiemy, żeby stworzyć świat idealny, potrzebujemy się dobrze dogadywać i dobrze komunikować. Bo jeżeli każdy człowiek ma inną wizję tego świata idealnego, no to trudno jest oczekiwać, że będziemy szli razem w tym samym kierunku. I ostatni problem to jest to, że w tej chwili definiujemy sukces przez pryzmat egoistycznego ja. Ja i mój sukces, ja i mój hajs, ja i moje umiejętności i moje kompetencje, ja mam iść na sam szczyt, wspiąć się po drabinie sukcesu, urzeczywistnić siebie. I to jest super, to jest piękne. Dzięki temu ludzie, którzy stanowią indywidua, mogą się rozwijać, mogą inspirować innych i wszystko staje się piękniejsze. Ale ma to swoje negatywne konsekwencje w takiej postaci, że jest większy nacisk na indywidualizm, a nie zwraca się uwagi na to, jak ludzie funkcjonują w społeczeństwie, jako my. Poza tym, jak dobrze wiemy z doświadczenia, żeby odnieść sukces, też trzeba mieć trochę szczęścia. I to szczęście też jest ważne, też ma określoną rolę w tym, żeby coś osiągnąć. I bardzo często osoby, które osiągają w życiu sukces, mają też dużo wsparcia od innych ludzi. Znajdują się w odpowiednim miejscu i czasie. Oczywiście to jest też wynik ich ciężkiej pracy i tego, że stwarzają niektóre sytuacje i im się po prostu udaje. Ale to, do czego zmierzam, to jest to, że na tą chwilę nie każdy człowiek jest w stanie odnieść sukces, po prostu. Bo mamy różne ograniczenia. To nie znaczy, że w przyszłości nie będzie inaczej, ale ja uważam, że to przekonanie, że każdy jest najlepszy i każdy może zrobić wszystko, jest w pewnym sensie niedokładne. Jest okej, jest super na start, żeby zacząć działać i nie wpaść w poczucie bezradności czy beznadziei. Ale w pewnym sensie jest ono niedokładne, jest bardzo zgeneralizowane. I myślę, że na pewnym polu będziemy potrzebować redefinicji tego, czym jest sukces. I to się poniekąd już teraz dzieje. Przez ten ruch progresywny, tak? Self-care, samopomoc, tą duchowość pluralistyczną nastawioną właśnie na bycie, na obecność, na uważność, na mindfulness.
Ale ja sam osobiście uważam, że dopóki ludzie nie odniosą takiego sukcesu, żeby nie być już zachłannymi na potrzeby materialne, no to nie będzie to nigdy tak widoczne w 100% w naszym życiu, że nastawiamy się na my, a nie na ja. Mam dla was ćwiczenie. Weźcie kartkę i narysujcie wizję waszego świata idealnego. Narysujcie, jak wygląda świat, jak wygląda planeta, jak wyglądają państwa, kto nimi zarządza, jak komunikują się ludzie, jakie są największe wartości w takim społeczeństwie, jaki jest kierunek, cel, wspólna wizja, jak wygląda system edukacji, jak wygląda system zdrowia, ubezpieczeń, infrastruktura drogowa, internet. Narysujcie taką wizję idealnego świata dla siebie. Nie tylko w kontekście tego, jak widzicie swoje życie, swoje marzenia i samych siebie w świecie, ale również to, jak widzicie cały świat. I to ćwiczenie ma na celu wywrócić wasz światopogląd do góry nogami i troszeczkę, nie chcę powiedzieć zmusić, ponieważ to wymusza jakiś wysiłek, zainspirować do tego, żeby znaleźć wspólny kontekst tych wszystkich informacji, które już posiadacie, bo zapewne interesujecie się rozwojem osobistym, duchowym, czytacie książki, oglądacie nagrania, więc jakąś wiedzę już macie. I to ćwiczenie ma na celu pokazać wam, czego brakuje. Czego brakuje w tym, co robicie, w waszej pracy nad sobą. Możecie odnieść się przykładowo do modelu Spiral Dynamics albo modelu piramidy Maslowa, określając to, jakie potrzeby ma społeczeństwo, jakie potrzeby nie są zaspokajane, czego jest za dużo, czego jest za mało. Jak wyobrażacie sobie takie doskonałe społeczeństwo, taki świat idealny. Postarajcie się określić realnie, co należy zmienić w świecie, z jakimi problemami będziecie mieli styczność, gdy zaczniecie to definiować i w jaki sposób byście je rozwiązali. Jak rozwiązalibyście problemy, które widzicie, które jesteście w stanie zdefiniować. To też ma na celu pokazać, jak realnie powinniśmy podchodzić do problemów. Jak powinniśmy szukać rozwiązań i mierzyć się z faktami rzeczywistymi, a nie tylko naszymi przypuszczeniami, a szczególnie tymi, które wyciągamy z mediów. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dzięki wam serdeczne za waszą uwagę. Dajcie dla mnie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki na dole, z miłą chęcią zobaczę, co takiego siedzi w waszych głowach, na co wpadliście. To również jest mega super ubogacające. Inni ludzie mogą z tego korzystać, gdy dzielicie się otwarcie swoimi przemyśleniami. Jeżeli macie ochotę, zapraszam was na prywatne konsultacje, zapraszam was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Zapraszam was do skorzystania z oferty kursów online, stworzyłem ich już całkiem sporo, myślę, że znajdziecie coś dla siebie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.